Dzień dobry wieczór, ja jestem Starki, a oto Lords of the Fallen, zwany też polskim Dark Soulsami. No i w sumie gra, która mnie zaprosiła, wtajemniczyła, przedstawiła mi cały po prostu, można powiedzieć, gatunek Souls-like, czy tam innych wymagających gier. Dostałem ją, nie będę ukrywał, niedługo po premierze, a jednak dopiero teraz po raz pierwszy będę do niej przysiadał na poważnie. Trochę, żeby nie było jak tam dostałem w 2014. Po prostu w nią pogrywałem, ale wiecie, jak to dzieciak, nie potrafiłem się skupić na tym na poważnie, nic dobrze zrobić. No i dzisiaj stwierdziłem, że mam ochotę powrócić do tego tytułu, zobaczyć, czy jest taki trudny, jak sobie to zapamiętałem. No i oto jestem. Zaczynamy może grę, nie będę dużo gadał. Jak widzicie, mam tutaj postać z dzisiaj, tam 20 minut sprawdziłem co i jak. I w sumie powiem wam tyle. Gierka jest trudna. Nie jest może aż tak źle jak pamiętałem, ale jest trochę trudna. Niemniej jednak zaczynamy rozgrywkę. No i jesteśmy w kreatorze postaci, gdzie musimy wybrać ekwipunek oraz magię. Magie są trzy: czerwona, zielona i niebieska. Czerwona, czyli burda, można powiedzieć taka najbardziej noob-friendly. Tak, noob-friendly po prostu. Pozwala na potężne obrażenia. No już widzicie, czysta siła i potężne zaklęcia. Oraz leczenie się od tak po prostu. Więc po prostu nie trzeba w ogóle polegać na estusach. Trzeba sobie tutaj sobie eliksiry leczyć czy czymś innym. Jednak moim zdaniem sama sobie nie jest jakaś super. Niebieska ukojenie. Jedyna, do której ma się dostęp jeszcze przed pokonaniem pierwszego w ogóle bossa. Mocno defensywna i skupiona na używaniu jej w sumie też po to, by łatwiej korzystać z, no po prostu z innych zaklęć, bo pierwsza zdolność, czyli modlitwa, tak po prostu przywraca nam, no, manę. No i moim zdaniem najpotężniejsza, podstęp, zielona. Zwiększa regenerację energii, czyli wiecie, łatwiej jest machać sztyletem, mieczem, toporem, czymkolwiek. A gdy już jesteśmy mistrzami, proszę. Po prostu mamy powtarzanie wszystkich naszych ataków i ruchów. Jednak ze względu na to, że chciałem prowadzić to w ramach serii, którą podkreślam, będę nagrywał teraz pod rząd wszystkie filmy, które zobaczycie. I one będą też codziennie, bo no, szykuje mi się wyjazd i po prostu chciałbym mieć zapas czegokolwiek, a naszła mnie ochota, no to proszę. No ale mniejsza z tym, dobra. A co to mówiłem? A, no tak. Ze względu właśnie na to, że to będę nagrywał, biorę niebieską, bo znacznie mi to ułatwi wiele etapów ze względu na swoje defensywne właściwości. No, natomiast jeśli chodzi o pancerze, widzicie, są trzy standardowo: wojownik, łotrzyk, kleryk. Każdy ma preferencję, taką delikatnie można mówić, odnośnie poszczególnych rodzajów magii. I ja zagram takim standardowym użytkownikiem niebieskiej. No i teraz, bez zbędnego gadania, widzicie, mam już odblokowane zaklęcie, modlitwa. Zapraszam was do pięknego seansu. Intra, wprowadzeń i innych rzeczy, po czym rozpoczynam już prawdziwą rozgrywkę. Drogą też widzicie drugi powód, dlaczego wybrałem zestaw kapłana, a nie jakiś inny. Fallen God, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Hear my vow. My vow of defiance. Ah!
see you've heard me. No i właśnie, oto w ten sposób zaczyna się nasza przygoda. Chociaż jeszcze czeka nas samouczek. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Czemu siedzę tak cicho, bo tutaj te dialogi w tym są takie mocno przerywane. No i proszę, patrzcie, jaki piękniś. Jak można się spodziewać, nasz pierwszy oponent. Już od początku gra pokazuje nam, że nie będzie łatwo rzucać nam kogoś takiego. No ale jak mówiłem, jest tutaj samouczek, którego pominę, ze względu na to, że grę mniej więcej znam. Oj, no bez przesady. Ostatnio jak te 21 minut miałem, to radziłem sobie lepiej. A dosłownie, żeby nie było jakąś godzinę temu właśnie powtórzę sobie sterowanie gry i w ogóle różne rzeczy. Tylko po to, żeby właśnie nie lamić w ten sposób już przy nagraniu. Proszę, z tą drogą, co tutaj mamy? Jeszcze taki pokoik. Dobra, mniejsza z tym. Gra ogólnie chciałaby, żebyśmy poszli najpierw w to miejsce, pogadali z naszym kolegą. To też zrobimy. Ale najpierw proszę taki audiolog. It is sickening to see them move. Their limbs twist and turn in ways they're not supposed to. And their smell. It's like fire and death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. It burned and it burns deeper into me. No, jednak jeszcze zanim dalej będziemy gadać cokolwiek, ściągam tarczę, bo nie będę jej potrzebował. I zauważcie jeszcze jedną rzecz, posiadam znacznie więcej broni niż tylko młot startowy. Jest to spowodowane tym, że mam tą grę powiedzmy już od czasów preordera, czyli mam te wszystkie podstawowe dodatki poza takim delcekiem największym w pakiecie. Dlatego też mogę się pobawić innymi broniami. Przykładowo sztylecik. Szybkie ciosy, widzicie, ale nic szczególnego, przy okazji można też wprowadzać silne ciosy. Ale no, tyle. Ta broń akurat się spisuje po to, żeby robić to w ten sposób. Czyli szybkie combo, tanich ataków. Ale nie będę ukrywał, nie sprawdza się najlepiej na kapłanie. No i mamy jeszcze mieczyk, który, patrzcie, powolny w dwóch rękach, bardzo nawet. A, oczywiście prawie każdą broń można jakieś combo robić, no. Natomiast jak się już go weźmie jedną rękę, patrzcie, moim zdaniem bardzo dobra broń. Ale i tak preferuję młot. No i na koniec młot nie różni się niczym od naszego startowego, poza tym, że bije więcej, jest brzydszy i kradnie manę przy ciosach. Więc ciosy po prostu w ten sposób. I jeszcze są oczywiście silne w dwóch rękach. W taki sposób nie zmienia to nic za bardzo, jeśli chodzi o jego prędkość. Ja wolę trzymać w jednej łapie. A teraz pogadajmy sobie z naszym kolegą i jednocześnie mentorem, przywódcą. Zamknięte, no cóż. Ale ty krwawisz. The Rogar got you good. I didn't let you out of prison to worry about me. Nie po to, no ale jesteśmy za daleko, żeby się poddać. I've treated injuries like this one before. I'll deal with it once we get inside. Abra? Jak otworzymy drzwi? There must be some way to open this door. A switch, perhaps. Or a key.
Ja, takie standardowe gadanie. Nic wielkiego, no ale trzeba. Po prostu. Teraz otwieram drzwiczki i pokażę wam jedną z ciekawszych mechanik, jeśli chodzi o tą grę. Patrzcie, mamy wroga, ale on nic nam nie zrobi, bo chodzimy cicho. A... No właśnie, niektórzy są na przykład ślepi. Ten jest na przykład ślepy. Jednak ja i tak go chcę pokonać dla expów. O, więc w ten sposób widzicie. Gra? Pomyślę, że nigdy nie przebije Dark Soulsów, owszem. Ale niektóre animacje, podkreślam niektóre, sposoby w ogóle przedstawienia świata i wszystkiego, moim zdaniem są lepiej zrobione. Chociażby ten młot. Widzicie? Nie każdą broń jednoręczną... Dobra, czy może inaczej, nie jednoręczną, ale małą się trzyma w ten sam sposób. Młoty... Czuć ich ciężar po prostu przy głowie, dlatego są trzymane w taki sposób, nie inny. Po prostu wszystko jest tak... Robione moim zdaniem tutaj tak... Może nie tyle co naturalnie, co... Po prostu lepiej czuć broń. Nawet w tych animacjach. Mówię, nie są one idealne, no ale są. No i przy okazji jeszcze backstaby. One są tu zrobione dużo lepiej. Animacje są dużo ciekawsze. Oj, dałem się trafić. Ale no właśnie, jeśli chodzi o backstaby, to pokażę wam za chwilę. Bo na razie po prostu zwiedzamy i chcę wam pokazać też po prostu inne elementy. No, na przykład skrzynię. Jak to normalnie otwieramy, tutaj gościł się nim. Po prostu zależy mi na czasie, więc kopię skrzynię. Wszystko zrobimy tak jakoś też tak, no mówię, może nie lepiej, ale inaczej, mi to inność pasuje. No, natomiast wiecie co największym, można powiedzieć, błędem, czy niewykorzystanym potencjałem, moim zdaniem, w tej grze, są zbroje. Nie ukrywam, nigdy jakoś nie znalazłem ich szczególnie dużo, a z tego co słyszałem po rozmowie z paroma osobami, to mało prawdopodobne, żebyśmy ją w ogóle zmienili. Bo inne, które znajdziemy, albo wyglądają tak samo, tylko w innych kolorach, albo są po prostu brzydkie. Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. No, i wiecie, co jest jeszcze kolejną moim zdaniem bardzo fajną mechaniką? Jeśli nie zauważyliście, to zobaczcie. Expy mam razy 1,16. Po prostu im więcej łazimy bez korzystania z punktów zapisu, przynajmniej może tyle co punktów zapisu. Co bez korzystania z niego w pełni, tutaj osobno działa rozdysponowanie punktów, a inaczej odnowienie życia, miksturek itd. Tym większą mam nagrodę. Dobra. Dobra. I w ten sposób widzicie, mam już mnożnik 1,20 na tych wrogach. Teraz chlejmy miksturkę. I przy okazji pokażę wam, jak działają tutaj zaklęcia. Na razie mam tylko jedną modlitwę. Klikamy dwójkę na klawiaturze, bo tak, gram klawiaturą, mamy coś takiego. Jak stoimy blisko, regeneruje nam się szybciej mana. Cała filozofia. Ale powiem szczerze, ten czar ma jeszcze coś w sobie. On przyciąga uwagę wrogów. Co czyni go bardzo skutecznym tego bossa, jeśli chce się wypełnić, powiedzmy, sekretne założenie walki z nim. No właśnie taka ciekawostka, każdy boss tutaj ma swoje sekretne założenia, które jeśli spełnimy, dostaniemy lepszą wersję jego broni. A tutaj właśnie, nie ukrywam, właśnie czeka na nas pierwszy bosseł. I przy okazji też nie przyzwyczajcie się do tego gościa, bo raczej zbyt szybko go już nie zobaczycie. Tak, niestety musimy się z nim pożegnać. I w tym momencie miejmy nadzieję, że uda mi się pokazać wam, jak pokonuję tego bossa bez otrzymania obrażeń. Jeśli się nie uda, będę wielką ciapą i lamą, może kiedyś zrobię specjal. I jeszcze zanim tylko tam wyjdziemy, jedna informacja. Wiem, że filmik może być momentami ciemny czy coś, ale niestety nie mam wpływu na to, bo jakie bym ustawienie nie zmieniał w tej grze, dalej jest tak samo ciemno. A rozjaśniać będę się starał. Ale wiecie, na tyle, żeby nie było, powiedzmy sobie szczerze, białe. Tylko żeby to wyglądało jakoś fajnie. No też pod względem estetycznym. A póki co, piękna scenka.
której właśnie mierzymy się z naszym pierwszym ważnym przeciwnikiem. Nie będę ukrywał, gra chyba przewiduje, że mam jakąś lżejszą broń patrzę na tę animację, ale że mam tarczę. No ale ja podchodzę do gry tak, jak ja bym podchodził. I tyle. A nie ukrywam, z tych broni, które mam dostępne, młoty są moimi ulubionymi. Więc co mam zmieniać młot na coś innego? Dobra. Pewnie przyjemniaczek. Nie wiem, czemu trochę tego Saurona przypomina. Poza tym, że ma miecz zamiast buławy. I teraz my dopiero wstajemy ledwo, a ona nas szarżuje z tarczą. No, a teraz już nie ma co po prostu czekać. Zaczynamy bitwę, która, nie ukrywam, będzie prosta, jeśli uda mi się wykonać to założenie, o którym mówiłem. Czyli inaczej mówiąc, wabimy go na to. Jak on zaczyna to atakować, idziemy od pleców. Robimy z dwa, góra trzy uderzenia. Ponad cztery, jeśli jesteście odważni, ale ja nie jestem. I tak przebiega cała bitwa. To akurat, można powiedzieć, odkryłem w trochę inny sposób. Już dosyć dawno. Okej, teraz unikamy. I będzie trochę, teraz będzie trochę może szybszy, trochę bardziej wściekły. Ale powiem szczerze, na tej modlitwie już nawet nie chcę z nim walczyć. Ryzyko, rozumiecie. A ja tu próbuję nie dostać obrażeń. Ale no proszę, żeby nie było odkrytu właśnie jeszcze za dzieciaka. Sprawdzam wszystkie możliwości po prostu. Tak łatwo się go, no właśnie, go da pokonać, jeśli weźmiemy klasę z niebieską magią. Proszę, kolejny etap ukończony, a my dalej nie otrzymaliśmy obrażeń. I jak mówiłem poprzednio, tak i teraz, nie chcę walczyć z ponad jednym paskiem na jednej modlitwie. Kwestia bezpieczeństwa najprościej w świecie. Okej, teraz. Dwa ciosy. Mógł mnie prawie trafić. Na szczęście tego nie zrobił. I tak, wiem, że można było to optymalnie zrobić, ale no ja wolę bezpiecznie podchodzić, niż potem żałować. Kolejna modlitwa. I potem już, mogę powiedzieć, będzie najcięższa część starcia z nim. A teraz wyrzuca tarczę i bawi się po prostu w kręciołka. Tarcza to jest ciężkie po prostu, bo jak podejdzie, trudno już go uniknąć. Plus jest teraz bardziej skłonny do robienia pewnego zabójczego ciosu, którego jeszcze dziwnie nie pokazał. Ale nie martwcie się. Ja i moja moc wiary i modlitwy go pokonamy. No. To jest ten cios. I teraz dwa silne ciosy, jeden zwykły. I mamy bitwa bez otrzymania obrażeń. Nie ma za co? Wiem, że jestem mistrzem. Ale bardziej to był taki tak zwany cheese, chamser. I proszę, jakieś płomienie chcą nas zabić. O Jezu, jesteśmy ledwo żywy, o nie, jakie to mam przeżyć. Wstaję. I BOOM. No, ja to... Co? Będziecie widzieć na miniaturce. Ja wam to po prostu gwarantuję, że tą scenę uchwycę na miniaturze. No, dobra. Kaslow keeps talking about. Ja, to był on. No. A teraz bierzemy jego broń. Duża runa. Wytrwałość, wielki miecz. Dodaję 5 obrażeń. Normalnie bym miał 55. Czy tam 50, nie wiem. Ale mam za mało siły, żeby go dźwigać. I proszę. Jednoręczny mocny atak wywołuje wstrząs. Nie byłoby tej właściwości, jeśli byśmy nie wykonali tego całego, powiedzmy, challenge'a. To tyle w sumie. Nie będę go używał, poza tym, że pokażę wam. No nawet to fajna broń. Jedną ręką. No może być, ale w dwóch, no patrzcie. Jest to może najszybsze, ale moim zdaniem dobry dla postaci, która się specjalizuje w sile. Jednak ja, no niby walczę młotem, ale wątpię, żebym poszedł dalej w siłę. Prędzej widzę się idąc pod wiarę. Czyli wiecie, pod magiem, tej wiarę jest połączona z magią. Niemniej jednak pokonaliśmy pierwszego bossa w 20 minut, nieźle. Tu mam informację o rozwoju postaci. Na razie klikam escape. Nie będę ukrywał, po prostu nie czuję, żeby to było potrzebne. I to by było tyle
na ten odcinek. Następnym pójdziemy już dalej zwiedzać wszystko. Ewentualnie może rozdamy expy i tak dalej. No a jak mówiłem, na obecny moment to wszystko. Ja wam dziękuję, no i do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.